Dzień dobry, Mateusz Furs. Jesteśmy na terenie centrum handlowego, czy też garażu centrum handlowego Millerie. Właśnie trwa uszczelnianie dylatacji płyty fundamentowej, która ma grubość 70-75 cm. No i oczywiście cieknie. Ten brud, który widzimy, to jest jakieś błoto zmieszane ze starymi żywicami poliuretanowymi, w zasadzie czymkolwiek, co tylko udaje nam się wyciągnąć. Dylatacja jest w zasadzie wypełniona po brzegi tym błotem. Pierwsze zadanie polega na tym, żeby usunąć ten totalny syf, nie bójmy się tego słowa, z dylatacji. Wykuwamy go, a potem za zakrzywionym prętem zbrojeniowym, jako takim pogrzebaczem, wyciągamy. Odkurzacze cały czas pracują, ponieważ napływa woda od spodu. Dylatacja oryginalnie jest uszczelniona przy pomocy taśmy dylatacyjnej, która jest na samym dnie, leżała pewnie na powierzchni chudziaka przed wylaniem tej płyty. No ale mam nagrania w kilkunastu miejscach na tych 18 metrach, które w tym momencie są oczyszczane. Wypływa woda pod płyty wzdłuż nieszczelności tego połączenia gumy i betonu. Także no, dosyć mrówcza praca, bo dylatacja ma około 2,5 cm szerokości, a jak mówiłem, 70 parę centymetrów w dół, więc problemem czy takim wyzwaniem jest oczyszczenie tego do samego dołu, tak żeby podać żywicę uszczelniającą od strony naporu wody, czyli bezpośrednio na tą uszczelkę, i w zasadzie wypełniamy tą dylatację prawie że do samej góry. Ze względu na niewielką szerokość tego żelu i tak nie idzie jakoś przesadnie dużo na metr bieżący, ale wysokość wypełnienia to wysokość sklejenia żelu i obu ścianek dylatacji, także to ma znaczenie. Im więcej podamy żelu, tym większą wysokość sklejenia osiągamy i tym większą pewność osiągnięcia uszczelnienia. Tak to właśnie wygląda. W tym momencie mamy już naszykowane albo zrobione ponad 55 metrów. Do zrobienia jeszcze dobrych kilkadziesiąt. Myślę, że wyjdzie w granicach 150 metrów. Chociaż sytuacja jest rozwojowa, bo dostajemy coraz to nowe odcinki tej dylatacji i okazuje się, że cieknie. Gdzieś już jest zatamowane, gdzieś wcześniej nie ciekło, potem uszczelniamy i nagle pojawia się woda w miejscach, które teoretycznie do tej pory nie ciekły, a to dlatego, że woda cały czas tym samym ciśnieniem napiera na dno płyty fundamentowej i jeżeli już nie może się wlewać do wnętrza dylatacji miejscami, które są w międzyczasie uszczelniane, no to zaczyna napierać i znajduje sobie drogi, które do tej pory były za trudne, a które uaktywniają się. Ta guma dylatacyjna po prostu nie została prawidłowo zabetonowana albo z czasem tych kilkunastu lat użytkowania się zniszczyła, rozszczelniła i przecieka. Tak to wygląda i tak to w zasadzie zawsze wygląda. Musimy uszczelnić, ale przede wszystkim najpierw musimy oczyścić tą szczelinę dylatacyjną przed podaniem żywicy. Żywica musi być podana i sklejać się do oczyszczonej ścianki dylatacyjnej, a nie do ścianki, która jest, no mówiąc brzydko, właśnie ubrudzona takim błotem, no bo nie przyklei się do betonu, tylko do błota, a woda będzie płynęła pomiędzy. Tak nie może być. Tak to wygląda. Inblock działa w Rzeszowie, dylatacje, płyty fundamentowe.